Cześć, siemanko, witam w kolejnym odcinku Zasiny. Dzisiaj akcja, która była w 61 odcinku, czyli akcja Gnojowica. Mamy 140 tysięcy litrów. No. Mamy 140 tysięcy litrów Gnojowicy, także jedziemy rozlewać na pole numer 51, 52, 1, 2, 5. No, jak starczy gnojowy, to jeszcze polecę tutaj ten clean zrobić, te 2 hektary. Rozlać Gnojowicy. Jak starczy. No, starczy tam 5 hektarów. Jakby było na dawkowanie, to by było wychodziło 50 tysięcy litrów gdzieś. Około. Coś takiego. Tam coś takiego. Dobra, ale nie mam. O, panel słoneczny tutaj stoi. A my rozlewamy tutaj po lewej. Będziemy rozlewać gnojowicę. W sumie mogłem tym wjazdem też wjechać. O, i pole numer 50 kupiłem, jakby ktoś pytał. Na live kupiłem. Także kto na live to widział? Dobra, beczka już ustawiona, GPS wszystko jest. Ustawiałem sobie specjalnie przed odcinkiem, żeby tylko na odcinku przyjść. Rozpocząć nagrywanie i rozlewać. Szczerze mówiąc, gnojowicy już dawno nie rozlewałem. Także też bardzo fajnie. Bardzo fajnie, że takie coś jest. 25 na godzinę. O, trochę ubywa z tej beczki. Także nie wiem, na ile nam starczy. Zależy, ile z przejazdu będzie brać. Jak będzie brać 30, no to 3 przejazdy powinniśmy robić. A tu praktycznie 25 jadę na godzinę, z tego co widzę. Także 3 przejazdy powinien robić. Nawet więcej niż 3. Nawet więcej niż 3 będę robił przejazdy. 70, czyli 30%. 30. Będzie tutaj 40. Będzie tutaj 40 i wtedy na koniec zostaje 10% na poprzeczniankę. Czyli mniej więcej 3 przejazdy. 3 przejazdy, czyli 45 metrów. Czy dużo, czy mało? Nie wiem, czy dużo, czy mało. Ocenicie sami. A dlatego trochę gnojowicy przygotowałem sobie. Naprodukowały te krowy trochę gnojowicy, żeby nie było przypału, żeby starczyło na całe pole. Oła. Dobra, tym przejazdem takim trochę poza polem trzeba przejechać. Ale no trzeba, no. Ale widzę, że kółko na zbiorniku idzie zrobić, także to jest dobrze. Kółko idzie zrobić na polu, to jest dobrze. No i wtedy już jedna dawka będzie zrobiona, nie? Czyli to tylko przetalerzować i w siewniku już będzie druga dawka i tylko tam późną jesienią rzucić trzecią dawkę nawozu i pit stop. I ten. I będzie finish tego pola. Na orce jest ładna tekstura. Widać. No ale po orce no nie mam żeby pola, żeby rozlewać. Na orać tego mi się nie chciało i wypożyczyłem sobie jackera. Będę... O. Właśnie zapomniałem o tym, że tutaj gdzieś to jest. To gdzieś tak mniej więcej na ciągnik wychodzi zawsze. Dojadę do końca? Nie dojadę. Ale zrobię taki myk. Że tutaj wyłączę i doleję ten cypek. O, idealnie dolałem. No i tu dwa przejazdy beczką, co się da. Dobra, i wracamy na gospodarstwo znowu się nalać. No, czyli beczka 3 minuty gdzieś rozlewania. No i jest to ciekawa sprawa. Także fajnie się robi tą gnojowicę. Ciekawe, czy ten mały kawałek starczy. Lepiej no starczy na te 2 hektary gnojowicy tam. Myślę, że starczy. Dobra, tutaj z drogi sięga, bo widzę, że po tym widzę. Po triggerach, w sensie po tych żółtych znaczkach. A idę zobaczyć, jak tam sobie nawozi Zetor. W sumie się tak. A on już tyle nawiózł. W sumie mogę tak pod deskiem zobaczyć. Dużo już mu nie zostało nawożenia. Także luz, luz. Także no fajnie, fajnie. Fajnie sobie tu działa chłopek. Niech sobie jeździ tam. Co World Supply. Pole 50 kupiłem. Ze słonecznika, jakby ktoś pytał. Ze słonecznika zarobiłem 500, 600 tysięcy. Tam może bez tysiąca.
A reszta to tam panel słoneczny dokręcił. A dokładnie zarobiłem ze słonecznika ile? 587 tysięcy. Jeszcze tam trochę swoich miałem. I to tak jakoś tak wyszło, że stać było mi na panel. Na pole numer 50. No bo chciałem to pole kupić. Jakby teraz są to kasy z zimy, ale pomyślałem, że lepiej sobie teraz ze słonecznika kupić. Bo wtedy już będę mógł dać nawóz, nie? Wolałem ze słonecznika kupić, bo mogę dać sobie nawóz. No tutaj oczywiście były te dwie wysepki, także dlatego tam jest jedna faza nawożenia. Ale to nieważne. No, wolałem sobie dać ten kupić i dać nawóz, bo nic tam nie było na tym polu. A wiosną najwyżej się złapnuje to. Tamto pole wymaga wapna, także no, myślę, że coś się wymyśli. Jakoś to się tam powoli złapnuje. No, także grubo tutaj tej gnojnicy idzie, grubo. Nie powiem, że nie. Będzie przypadek nieznaczny na to pole, ty. Bo tu jest 5 hektarów chyba. Tak, tu jest 5 hektarów. To tak jakoś wychodziło, 5 albo 6 hektarów. Czyli jak ja miałem 140 litrów i tysięcy, czyli jakbym to całe wylał, to będzie jakieś 20 tysięcy litrów gdzieś chyba wychodzi, tak? Coś takiego. 20 parę chyba nawet. Jakoś tak to chyba będzie wychodzić. Dobra, nieważne. Nie, zetor jest ważny, żebym to nawoził, żebym po odcinku długo nie siedział, nawoził tego. A, te krzaki tu. No tak, te krzaki trzeba będzie jakoś później sprzedać. Na koniec serii. Ale tu myślę, że dużo nie zostało już odcinków z osiny. Bo zaraz wam pokażę, ile na mapie zostało pól. Oj, za późno włączyłem, dobra, walić. Zostało tylko ten środek został praktycznie. I 30 kupić, ale 30 kupimy sobie po ten. Myślę, że teraz się kupi. Zimą. Zimą mam też plan na ten trójkąt tutaj kupić, ten trójkąt. Jak starczy kasy, to jeszcze ten trójkąt tutaj na środku, żeby tutaj taki land duży zrobić. Ale nie wiem, czy to się uda aż tyle kupić pól. A wtedy na ten ostatni sezon zostały te dwa pola do kupienia, czyli to by było 500, a 3 miliony ponad. Czyli 3 miliony by było kupione, nie? Zobaczymy jak to wyjdzie. Jakoś coś tam postaram się wymodzić. Starczy to, tak się zdaje. Ale już mam całą piątkę zrobioną, połowę jedynki prawie, że rozlane to. To się da. Się wszystko da, moi panowie. No ja robię no nawet 3,5 przejazdu. 3,5 przejazdu robię to jest dobrze. Także jeszcze na ten klin nawet wystarczy gnojowicy. Ale tego klina nie będę robił na odcinku. Tylko na odcinku mam plan tutaj stależować jeszcze ten kawałek. I jak starczy czasu, to go zasiać, nie? Na razie mamy 8 minut i mamy gdzieś tak mniej więcej około, no prawie pół pola zrobione. Gdzie do połowy jeszcze brakuje? Jedna beczka do połowy jeszcze chyba. No ale dobra, to się da. On sobie tam nawozi. Także niech to nawozi ten kawałek. No i. A, tu też na dole zapomniałem na tym polu na dole, co jeszcze pola są. Także nie wiem, czy będę miał tyle kasy, ale. Rzepaku mam 300 ton. Przecież, no, jak będę ten. Będzie zima, to przecież panel jeszcze będzie kręcił kasę, nie? Co godzinę 800. Także myślę, że jakoś uda mi się. Myślę, że mam nadzieję, że uda mi się to ubić. Te 3 miliony. Na przyszły sezon. Żeby po prostu już był ostateczny ten sezon, tak? Aby był to ostateczny sezon już, albo przedostatni. W sumie wolałbym robić ten sezon, jeszcze jeden. Z tymi nowymi polami, nie?
Ty już tyle zasiać tej soi, a nie, w sumie to na tym klin to mogę soję zasiać. W sumie dochodowa uprawa. Ciekawa sprawa. Wtedy na wiosnę tutaj bym miał ładny duży kawał tego, nie soi. I wtedy Kasiora by się zgadzała. A soi jakby tam sypło 500 ton, no to mamy za 3. Tu mamy znowu 2 miliony, nie? No to prawie 47 by była soi, także. Ale jeszcze pewnie jakiś rzepak będzie. Chociaż w tym sezonie mam bardzo dużo rzepaku, bo tu mam rzepak i tu mam rzepak. I to jest dużo. Mam tu i tu rzepak. A tutaj nawet nie wiem, co mam zasiane. A owsa, takie małe pole. No to tu mam rzepak i tu mam rzepak, jak mówiłem. A owsa znowu malutko, ale jakoś tak. W tym owsie, jak tam daje, to tam, na owsie to tam najlepiej, jak są te dwie przyczepy, to na raz się jedzie, zawiezie i ciu. No. 47 sąsiad tutaj chciał dosiąść do końca, ale chyba coś mu nie wyszło. Lekko mu nie wyszło z tego, co widać. O, a tego kawałka w ogóle nie zasiął pola. No to ciekawe. Ciekawa sprawa, powiem. Dobra, teraz jadę w dół i będę miał pół pola zrobione. No, pół pola będzie zrobione. Także lux robota. Lux robota, jak to się mówi. Jeszcze prawie cały przejazd będę miał. Na razie będzie procent. Nie wiem, czy najlepiej to na poprzeczniaku nie powylewać. Tej końcówki Gnojowicy. Gdyby po prostu były krótsze przejazdy wtedy, to raz. Chyba wyleję te 10% na poprzeczniaku. Będą jakieś dodatkowe dwa poprzeczniaczki. No to... O, 2020 się urodził. No, prawie wyszło. No przy okazji zrobił się dwa poprzeczniaki, się zrobi tu. No już będzie krócej, nie? I wtedy już nie będę tyle gnojowicy tracić na przejazd. Także już będę miał zyski jakieś. Dobra, tu na zakręcie ładnie ten panel stoi sobie. Tutaj gdzieś przed domem jeszcze drugi się walnie. Chciałem powiedzieć inaczej, ale nie będę przekinał. Nie na odcinku. Myślę, że jeszcze... Na moje oko nie rodzaje 8, tylko... No, pół pola, czyli myślę, że na około jeszcze tak z dwie maksymalnie dwie i pół beczki i będzie finish. I będzie gitara. Klasik zadowolony, bo ma robotę. Szambiarską robotę, ale w sumie nie pamiętam, kiedy tą beczkę używałem. Chyba w 60, no w 60, 61 odcinku używałem beczkę. A mamy 93. No, także trochę. Trochę zeszło. I też na tym samym polu wylewałem w poprzek. Pamiętam, że na tym samym polu rozlewałem też gnojowice. Tutaj albo na tym klinie tam też rozlewałem mały chyba. Jakoś tak to było. Bo wiem, że na pewno mi to nie starczyło na całe pole. Było gdzieś 3/4 pola zrobione i resztę nawozem dosypywałem, bo pamiętam. O dobra, ten, jak on ma? 0,76 i finish ma. Także fajnie, fajnie. No i to będzie zasiane, to już będzie też druga dawka, nie? I potem tylko trzecią dawkę dorzucić i bailando. A ja muszę sobie kupić ten trzeci, drugi rozsiewacz. Ile on tam przyjdzie? 38 tysięcy. Żebym po prostu czwórka miała co robić, nie? Czwórka i za to myślę, że te dwa ciągniki to będą chyba najlepsze do nawozów. No są małe. No mogą klasa zapiąć do rozsiewacza, ale po co? Niech się czwórka pomęczy i może 100 godzin wbije, chociaż nie uda się, ale... Przecież te parę godzin niech sobie wbije czwórka jeszcze. A w tym sezonie nawet w ogóle tego siana nie robiłem tam z tyłu na łące. To też ciekawa sprawa. Szczerze mówiąc. Zapomniałem o tej łące tam z tyłu. Pole numer 53, o te pole chodzi. Chciałem tam kiedyś siano zrobić. Raz zrobiłem siano i to było koniec.
Trzeba jeszcze tam zrobić kiedyś sianko, bo fajne pole tam jest w ogóle. Mogę na to cały odcinek poświęcić. No i wtedy by było elegancko. Dobra, jeszcze ten przejazd walny. Jeszcze pół kolejnego przejazdu walny. Czyli jedna beczka nie starczy. Kurczaczki pieczone. Nie starczy jedna beczka. Tutaj tak schodzi. Będzie jeszcze dwie beczki muszę zalać. Dwie beczki, ale no niepełne. Nie. Jedna pełna, a druga będzie tak. Maksymalnie dwa przejazdy zostanie. Dobra, krystal dotarł do punktu końcowego. Super, super. Albo może tak na styk czekaj, zależy ile przejazdu zostanie. Jak dojadę do końca. Znaczy, no nie dojadę do końca, ale do połowy. Czy tak będzie? Dobra, do połowy dojechałem. A przejazd zostało. Raz. Dwa! Starczy! Starczy, jeszcze zostanie. Jeszcze zostanie ten clean. Także dobrze, dobrze. Także super, bierzemy ostatnią beczkę i spierdzielam do talerzówki. Trzeba to stależować. No siać już raczej nie będę na odcinku. Chcę poza odcinkiem za siebie. 14.15. Pomyślę. Bo jest 14.15. Czy uda mi się jeszcze nagrać ten jeden odcinek dzisiaj? Z osiny, bo chciałem dwa lub trzy nagrać. No, właśnie nie wiem, czy mi się uda nagrać, ale zobaczymy. Bo chciałem odcinek z zimy, żeby pokazać wam, ile to jest. Ile da kasiory i jakie plany dalsze, nie? Na serię. Znaczy dalsze plany. Po prostu ile da kasy. Ała. Oj, ten GPS. Co tam się stało? I lecimy. Ten beczkę rozlewać. Ostatnie dwa przejazdy i finito. Reszta poza odcinkiem. A tą trzecią dawkę już sobie wyrzuca po odcinku tutaj. Gnojowicą, żeby nie czekać na nawóz. A on nawozem sobie będzie. A dobra, pokażę wam, że kupuję ten rozsiewacz, żeby nie było po tym, bo skąd się wziął ten rozsiewacz? A, 48, dobra. Dobra, kup. Dobra, aż tego z radości wjechał. W znak. No tego bichwila nie mogę jeszcze nałożyć na rzuty. No ale już mam rozsiewać, to już czwórka będzie miała co robić. Gdzie czwórka jeszcze sobie godzin nabije, spokojnie. Jeszcze godzin sobie nabije. Myślę, że do 90 powinna sobie nabić. W sumie tutaj będzie trochę dużo tego nawozu. No dwie dawki rozjechać. Jechać dwie dawki, no to trochę jest. Nie wiem, czy podwójnie będę ich puszczał, czy pojedynczo na polach. No chyba pojedynczo. Tutaj na tym kawałku, o tutaj to kurs, to oni tutaj godzinę jeżdżą. No to już jedna godzina jest, nie? A to trzeba dwa razy prawie, że dwa razy nawieźć, no to jakby dwa razy czwórka nawoziła ten kawałek. No to już jest 2 godziny, tak? Czyli będą brakować tam jeszcze chyba 5 godzin. Dobra, zostawiam tutaj case'a. Case'a, no. Klasa i lecimy do case'a. Mamy 19 minut, także jeszcze sobie potaleczujemy te parę minut. No, zestaw ładny. Case też ma niemało godzin, bo ma już prawie 6. Także case nie jest oszczędzany u mnie. Tylko cały czas albo w silniku, albo z przeładowczym lata. A teraz mi tak bardziej pasowało pod talerzówkę. Pod kolor, dlatego sobie wziąłem case'a. A pojeździmy sobie bez GPS-a na tej talerzówce. Lekką sagę sobie zrobimy. Albo szagę, jak to Szoko mówi zawsze.
Ustawiłem sobie, mam 17 na talerzuce, nie zmieniałem tej prędkości, nie zwiększałem. Po odcinku pewnie sobie wrzucę nawigację, ale na odcinku sobie zrobimy tak, o. I trzeba tą gnębicę przetalerzować. No a potem już tylko zasiać, to już będzie druga dawka, nie? I trzecią dawkę, no to już się nawozem dorzuci. Nawozem się dorzuci i na jesieni będzie załatwione pole. I się zdaje, że chyba na jesieni wszystkie pola uda mi się załatwić. Nie, tego mi się nie uda załatwić. Tego pola mi się nie uda załatwić. Na maksa, żeby był. Znaczy to akurat szóstka, dwunastka, te dwa pola. Kurwa, co go tak nosił? A, bo tył jest leciutki. Szóstka i dwunastka to akurat duży koszt nie jest, nie? Bo to jest ile? 20? Dobra, nieważne. 75 tysięcy, takie dwa pola, no to jest ciekawa sprawa. Ale powiem wam, że będzie trochę tam orki i tego wszystkiego. Czy orki to głównie miedzę, tak? Także trochę będzie tam tego kombinactwa. No i właśnie nie wiem, jak to jest zrobione. Nie wiem, czy to 2 hektarki te małe pole połączyć z tym. Ale chyba nie będę go łączył, bo będzie to. Będzie uciążliwe do cosplaya, tak. Że będzie tak. I tak jeździć, nie? To bez sensu. Chyba te 2 hektarki tutaj te małe zostawię. Chociaż nie wiem, w sumie. Nie wiem. Ale znając życie, to pewnie i tak przełożę. Tutaj te drzewka jeszcze by było wyciąć, nie? I sobie biegazownia fajnie w środku była. Te drzewka tu ino wyciąć i przeorać tą drogę też fajnie by było, ale wtedy biegazownia w środku by była, ale by się dało. Dobra, także kółeczko będzie zaraz robione, a raz jakąś przecinkę zrobi i będę się tu powoli talerzować. No i na godzinę na serwerze mam 12 rok już jest. 12 sezon. Także fajnie. Godzin na serwerze mam 249. Albo tu zawracam. Zrobię sobie drugi poprzecznie. A co tam? No, chciałem bardziej hektary zobaczyć. 2200 hektarów już jest na tym serwie obrobione. Także widzę, że ładnie tutaj jest kultrowane hektary. 173 hektary skultrowali. No to szóstka i zetor głównie kultrowali. Jeszcze szóstka, czwórka, sorry, bo ja nie mam szóstki. Czwórka tu jest. Nie ma szóstki. Dobra, także ładnie z tym jokerem sobie idzie talerzówka. Talerzówka case. No i ładnie to ubywa, powiem wam. Leciutką sagę sobie zrobimy. No, gdzieś tak sobie pojeździmy. Będziemy się, że spoko. O, nie jest ona za ostra. Mogła być trochę lżejsza, w sensie trochę mniejszy skos, ale to się da. Się wszystko da. No także osina będzie nagrana już na piątek chyba. Tak, bo jutro środa, czyli jutro kolonia. Czwartek fels, czyli piątek osina znowu. No. A kolejna osina będzie w poniedziałek chyba. Następny odcinek. Tak jakoś chyba to wychodzi. Mały poprzeczniak tutaj mam, ale dobra, walić. To tam nie jest istotne. No. Czyli kolejna osina będzie w poniedziałek. Czyli to już będzie chyba 19 stycznia, nie? To już stycznia, ten. No nie, to już będzie 19 wtedy. 19 kwietnia będzie.
Przydałoby się tą sinę jakoś tak w miarę skończyć, nie? Tak gdzieś w czerwcu. Znaczy ja postaram się ją w maju skończyć nagrywać. Nagrywać, mówię. A odcinki będą pewnie do czerwca, żeby, no, żeby 2 lata się uwinąć z osinką. Trochę długo z tą osiną się bawiłem, ale... No, Felsbrun też już prawie rok ma, ale Felsbrun to jest w ogóle inna seria, inna mapa i wszystko inne. A tam jest w ogóle inny tryb rozgrywki, jak zawsze powtarzam wam. Tam jest ten trudny tryb i to jest też w ogóle inaczej, nie? Ale teraz już na Felsbrunie takie plany są, że to szok. Takie inwestycje poczyniłem. Jeszcze tylko trzeba drugi ciągnik dokupić, taki mocny, z siewnikiem. I będzie wszystko gitara. Już będą dwa siewniki 15-metrowe, to... O, już tego, inno tylko żyć. Inno tylko wbijać i nagrywać. Dobrze, ja jutro Felsbrunka muszę nagrać. Nagram go gdzieś pewnie około 13:15. 13:30 gdzieś tak około. Będę nagrywał go pewnie. No tak, bo tu mam religię online. Właśnie. Trzeba będzie te tematy z religii przepisać zaraz. Oj, kurczę. Przepiszę to od razu, żeby mógł wieczorem sobie grać, nie? Także no. Dobra, ciekawa sprawa. To się da, ja wam mówię, to się wszystko da. Tak jak da się, to musimy skończyć za niedługo. Leciutki skok zrobiony. No, tutaj ten clean zrobimy. Myślę, że tak. Myślę, że tego go zrobimy i będziemy chyba powoli kończyć odcinek. Będzie 30 minut. Wystarczy dla was 30 minut. Wiem, że ja na tej osinie to teraz kurczę więcej siedzę poza odcinkami niż na odcinkach, ale... No to już taka kolej rzeczy, nie? Zawsze im więcej ma się pola, tym zawsze więcej poza odcinkami się siedzi. Najlepiej zawsze jest na początku serii. Bo wtedy to praktycznie nic nie trzeba przygotowywać. To na przykład dokosić pole i elegancko, nie? Że ja lubię zaczynać nowe serie zawsze. Bo to zawsze coś ciekawego. Wtedy zawsze mi się chce grać na początku. A po tym środku, no to już. Po tym środku to tak już jest wieta. No tak już jest. Idę nagrać, bo dawno nie było, nie? Ale ja lubię osinę nagrywać, to nie o to chodzi. No myślę, że 300 godzin powinna mieć osina, jak nic. Nie, trochę ten obciążnik tutaj. Za ciężki. Ale jak nie podnoszę talerzówki, to jest dobrze. Także też ciekawa sprawa. No i dobra. Będziemy się chyba żegnać. A GPS-kę ustawiłem, żeby potem po odcinku tylko włączyć i jeździć. A na odcinku myślę, że to będzie tyle. O, pod miniaturkę, żeby było. Dobra, także dziękuję za oglądanie tego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie mój kanał, wpadajcie na kolejne filmy. Trzymajcie się cieplutko, cześć. A już jutro, czyli w sobotę, chyba kolonia będzie. Jak chcesz. Ała. Myślę, że już jutro w sobotę będzie kolonia. A tak mi się przynajmniej zdaje. Także na razie, trzymajcie się, cześć.